Wracamy na ulicę Bułgarską. Przed nami druga połowa rewanżowego meczu drugiej rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów pomiędzy Lechem Poznań a Interem Baku, mistrzem Azerbejdżanu. W pierwszym meczu 1-0 dla mistrzów Polski po bramce Artura Witniarka. Dzisiaj na razie goli nie oglądamy. Jest tam w okolicach tunelu nasz reporter Marcin Fedyk. To może posłuchajmy, dowiedzmy się, czy tam działy się jakieś ciekawe rzeczy. No dobry wieczór. Przede wszystkim Jacek Zieliński w tej pierwszej połowie jednak z ławki cały czas krzyczał do swoich piłkarzy: podejście wyżej. No, miał pretensje o to, że troszeczkę odpuścili poznaniacy tą pierwszą część spotkania po tych 15 minutach. Zwracał też uwagę bocznym obrońcom na to, że kryją zbyt daleko. No i wszystko wskazuje na to, że w tej drugiej połowie będzie znów przynajmniej początek wyglądał tak jak te pierwsze 15 minut. Zobaczymy, zmian żadnych nie ma. Bartosz Bosacki troszeczkę pokiwał, pytałem jeszcze piłkarzy, czy ich troszeczkę przytkało po tych 15 minutach. Mówią, że nie, że wszystko jest w porządku, także zobaczymy, jak ta druga część spotkania będzie wyglądała. No to słyszeliśmy, nasz wszędobylski śledczy reporter Marcin Feddek tam cały czas podsłuchiwał ławkę rezerwową, przepytywał też piłkarzy. Wydaje się, że bez zmian w drużynie Lecha Poznań, a więc w bramce Krzysztof Kotorowski, w linii obrony 22 Wojtkowiak, 5 Arboleda, 19 Bosacki, 2 Gancarczyk, w linii pomocy 21 Iniacz, 3 Dżurdżewicz, 17 Peszko, 14 Sztylić, 10 Kriwec i na szpicy z numerem 18 Artur Wichniarek. Jeśli chodzi o zestawienie drużyny mistrza Azerbejdżanu, Inter Baku, to widzieliśmy bardzo intensywnie rozgrzewającego się Estończyka Krugłowa, piłkarza, którego pozyskał Inter z Neftchi Baku. Za chwilę zobaczymy, kogo zmieni, czy pojawi się w miejsce Odikadze, czy też Hadżijewa. Hadżijew, być może jakiś uraz, być może nie do końca zadowolony z tych bardzo efektownych, aczkolwiek no nie przenoszących jednak wiele zespołowi driblingów Hadżijewa, trener Tschadadze, a więc skład na drugą połowę zespołu mistrza Azerbejdżanu. Między słupkami Łomaja, w linii obrony 88 Mdżawanidze, 4 Asioli, 15 Lewin, 18 Kandelaki, w linii pomocy 19 Odikadze, z numerem 8 Czertoganow, z 13 Czerwenka, z numerem 6 Krugłow, 14 to Złatinow i wysunięty piłkarzem jest w zespole Interu Baku Robertas Poszkus, marnujący sytuację w pierwszym meczu, marnujący też sytuację tutaj w Poznaniu. Tak wyglądała linia pomocy. Krugłow grał w tym pierwszym spotkaniu w podstawowym składzie, natomiast Hadżijew wszedł za niego w roli rezerwowego w 52 minucie. Hadżijew, Mateusz, umówmy się, to był najgroźniejszy piłkarz Interu Baku. Prawdopodobnie albo kontuzja, albo nie ma sił na 90 minut. Zagrał po prostu tyle, na ile go stać, i teraz zmieniony. No i oczywiście to też wymusiło zmianę taktyczną. Krugłow jest ewidentnie zawodnikiem lewonożnym, zresztą na takiej charakterystyce bardziej defensywnej na pozycji lewego pomocnika. On przesunięty na lewą stronę, natomiast Odikadze będzie tam za chwilę ścigał się z Sewerynem Gancarczykiem. To był piłkarz, który Sewerynowi, no można powiedzieć, że napsuł dużo krwi podczas tego pierwszego meczu w Azerbejdżanie. Lewin, walczący Wichniarek, znów dochodzi do piłki Wichniarek, Peszko do Kriwca. Pomysł dobry, natomiast ta piłka troszeczkę niedokładna. Jeszcze Sztylić. Jest Peszko. Radzi sobie Kandelaki. Sztylić. Czy Lech zacznie tę drugą połowę tak, jak zaczął pierwszą? Czyli szybko, składnie, stwarzając sytuację do zdobycia gola. Kriwec. Kriwec. I popychany przez Sławomira Peszkę Ilia Kandelaki. To jest reprezentant Gruzji, pozyskany też przed tym sezonem przez Inter Baku ze Szturmu Graz, 60 meczów w austriackiej Bundeslidze, lewego obrońcy mistrza Azerbejdżanu i reprezentacji Gruzji. Łomaja, Lewin, Czerwenka, Lewin. No, trochę zabrakło konsekwencji w tym podejściu pod piłkarzy mistrza Azerbejdżanu. Troszeczkę przeszkadzał sędzia, ale przy piłce już Azerowie. Krugłow, pierwsza jego akcja. Krugłow do Poszkusa, zawahał się Kotorowski. Bardzo dobry powrót Gancarczyka i też zabrakło tutaj takiego agresywnego podejścia na piłkę grającemu w tej chwili po prawej stronie boiska Odikadze. No to było naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne. Może nie jest super wyszkolony technicznie Poszkusz, ale będzie polował tam do końca spotkania w polu karnym.
też powiedzmy, że jak na razie wrzucają wszystko górą. No tutaj nie było takiej próby zagrania po ziemi do biegającego Poszkusa. Lewonożny Krugłow przebiegł z jednej strony boiska na drugą, bo to on będzie egzekwował ten stały fragment gry dla drużyny mistrza Azerbejdżanu. Krugłow, dobrze ustawiony Imiacz, Krivec, jeszcze nie koniec, Lewin, Złatinow, agresywnie Posadzki, Peszko, szybszy Kandelaki. Dżawanidze. Czerwenka, Lewin. No to są takie proste błędy, można powiedzieć, w pierwszej fazie akcji. Miał tam wolnego do gry Odikadze. Długo zwlekał stoper drużyny mistrza Azerbejdżanu. Później niewiele brakowało, skończyłoby się stratą. W tej chwili Czertoganow do Złatinowa. Przewinienie Dżurdżewicza. Dżurdżewicz, niełatwa dla niego rola. Dzisiaj zastępuje Tomasza Bandrowskiego, no ale Lech, to przyznają właściciele klubu, szefowie tego klubu, będzie szukał piłkarza do środka pola, na pozycję tej, którą określa się mianem numeru 6. Starcie Poszkusa i Bosackiego, dobre przyjęcie Wichniarka, Wichniarek do środka, do Sztylicia, od razu Wichniarek wychodzi na tę piłkę, ale tam też nie odpuścił walki Asioli. Błąd Kandelakiego, odzyskuje Peszko, Peszko, Kandelaki w aut. Dużo kosztowało dojście do tej piłki Sławomira Peszkę, później no, na moment jednak stracił kontakt z piłką i to od razu przełożyło się na skuteczną interwencję lewego obrońcy z Gruzji. Wojtkowiak, piąta minuta drugiej części spotkania. Tuż po przerwie mieliśmy dobre, miłe dla nas chwile w Baku. Czy tak też będzie w Poznaniu? Asioli, Gancarczyk! Dysponuje świetnym uderzeniem z dystansu, akurat teraz nie pokazał, ale warto próbować. Lech musi przejąć inicjatywę, bo myślę, że z minuty na minutę może być coraz bardziej nerwowo. Tak, Lechici troszeczkę z przymrużeniem oka słuchali tych deklaracji trenera Cadady, że oni tutaj przyjechali po awans, że no, czują się na siłach, żeby wyeliminować Lecha, że Lech nie pokazał niczego ich zdaniem wielkiego w pierwszym spotkaniu. Popatrzmy, Czertoganow ładnie przełożył, ale później już nie było miejsca, bo też dobrze wyskoczył do niego Arboleda i to uderzenie doświadczonego 30-letniego środkowego pomocnika z Azerbejdżanu dokładne nie było. Tak, patrzę na ławkę rezerwowych. Jakub Wilk, Jacek Kiełb, no oni mogliby troszeczkę zmienić oblicze Lecha, jeśli chodzi o ofensywę. Zobaczymy, jak szybko skorzysta z nich Jacek Zieliński. Dżurdżewicz, Sztylić, Wichniarek, teraz on na prawej stronie. Wichniarek do Dżurdżewicza. Dżurdżewicz, bardzo nieudane zagranie Serba, jest Odikadze, musi tam uważać Gancarczyk, też widzimy zalecenie trenera, podchodzi Inia, asekuruje Gancarczyka, ale Azerowie, no tutaj na szczęście tracą piłkę po tym prostym technicznym błędzie z Łatinowa. Szkolny błąd Dżurdżewicza, to mu się rzadko zdarza, to jest fan taktyki prowadzony w Portugalii przez bardzo ciekawych szkoleniowców. Sam ma zacięcie do tego, aby zostać trenerem. Nawet właściciel Lecha Jacek Grudkowski mówi, to jest taki nasz Guardiola. Widzi jego przyszłość właśnie w roli szkoleniowca. Może nie od razu pierwszego, ale szkoleniowca w Lechu Poznań. No, może łatwiej będzie dogonić Guardiolę w trenerce niż na boisku, bo tutaj widzimy, że jednak to jest... No nie taka pierwsza pozycja Dżurdżewicza, przydałby się Lechowi na pewno piłkarz, który po pierwsze jest silny fizycznie, po drugie taki, który potrafi stworzyć przewagę, który też jakby jest Sami zaawansowany Kedira. Technicznie i dobry do gry kombinacyjnej. Ale chyba Real Madrid kupuje. Kandelaki, Krugłow. Blisko Krugłowa Wojtkowiak. Teraz dobrze Iniecz, nie dał się odwrócić Czerwence. Kandelaki. Stają blisko rywali Lechici, Bosacki, Wichniarek i Asioli. Nie najlepiej Brazylijczyk, Wichniarek do Peszki. Peszko tam się przebija i Malek, rzut wolny po interwencji Kandelakiego. Ewidentne przewinienie. No i będzie żółta kartka. Tak jest, w ręku arbitra z Serbii.
ukarany Lewin. To taka scena jak z filmu Karate Kid w wykonaniu tutaj kapitana Interu Baku. Bardzo to było niebezpieczne. Dobrze, że nic nie stało się reprezentantowi Polski, ale absolutnie zasłużona żółta kartka pokazana Lewinowi. Sztylić, 53. minuta, nie udaje się z akcji, może uda się po stałym fragmencie gry. Bosacki, Arboleda, Wichniarek, Peszko, Wojtkowiak, a także Dżurdziewicz w polu karnym. Sztylić! Jeszcze tam naciska rywala Arboleda. Od bramki Łomaja. On czuje grę w ofensywie Kolumbijczyk Arboleda, który najpierw w Polsce grał w Zagłębiu Lubin. Bardzo go chciał trener Franciszek Smuda, jeszcze prowadząc Lecha Poznań. Był ten jeden z transferów, do którego początkowo nie miał przekonania właściciel Lecha, Jacek Rutkowski, a później wypalił ten transfer w 100%. Faulowany teraz Poszkus przez Dmitrije Iniacza. Przerwana ta akcja Interu Baku. 13,5 tysiąca widzów na stadionie przy ulicy Bułgarskiej czeka na gola, który dałby zespołowi gospodarzy zdecydowanie więcej spokoju. Tutaj jeden błąd. Jeden moment nieuwagi może narobić mnóstwo kłopotów drużynie mistrza Polski. Tym bardziej, że jak widzimy, nie są na klęczkach mistrzowie Azerbejdżanu. Walczą tutaj od 15 minuty, zaczęli grać normalnie w piłkę i walczą o swoje. 55. minuta. Rzut wolny jest od Ikadze, także Prugłow, ale to odległość spora. Około 30 metrów do bramki Kotorowskiego. Krugłow, potężne uderzenie, rykoszet. Czy uratują się przed rzutem rożnym? Ambitnie Peszko, ale nie dał rady. A pretensje do arbitra Krugłow, że ten mur był ustawiony zbyt blisko. Bo chyba był. Od Ikadze. Oderwał się Złatinow. Złatino przepuścił, ale nie zrozumiał tego Kandelaki, Krivec. Teraz wracają szybko Azerowie. Krivec, Peszko, Krivec i Kandelaki. Ale zobaczmy, przy tym kontrataku ilu piłkarzy Interu Baku było za chwilę za linią piłki? 5-6. To jest naprawdę dobrze ułożona drużyna przez Gruzina Chadadze. Iniacz, Peszko. Peszko, no tam już składał się do uderzenia głową Artur Wichniarek, ale ta piłka do niego nie doszła. Czertoganow, Mdżabanidze. Czertoganow, Asioli, już tam naciska Wichniarek, nie odpuszcza. Odzyskuje piłkę napastnik, świetne teraz zagranie Iniacza do Peszki, szansa Leka. Peszko! Po raz kolejny brakuje mu właściwej decyzji w polu karnym w tym meczu. Trzy rzeczy mógł zrobić. Po pierwsze strzelać, nie zdecydował się. Po drugie podawać, nie zdecydował się. Zdecydował się na dribbling i stracił piłkę. No ale widzieliśmy po raz kolejny, co znaczą te nawyki z Bundesligi, z mocnej ligi Artura Wichniarka, który powalczył o piłkę, walczy w defensywie. Skutecznie, tak jest. Czerwenka. Czertoganow. Czerwenka. Teraz próba prostopadłego zagrania. Dobrze ustawiony Bosacki. Krivec. Sergej Krivec, mało ludzi do gry, teraz Iniacz, Wojtkowiak. Iniacz, niedokładnie do Wichniarka, Krugłow, Kandelaki. Ruszył Krugłow, dobre zagranie, jeszcze tam schodzi Bosacki, jest kolejny korner, nie, zdążył wyskoczyć z bramki Kotorowski. Ale powiem tak, więcej spokoju, dokładności i odpowiedzialności za piłkę w środkowej strefie boiska. Tego wymaga teraz gra Lecha Poznań. Powiem tak, końcówka tego spotkania w Baku to już było poważne ostrzeżenie dla Lecha Poznań. I teraz widzimy, bez kompleksów grają piłkarze Chadadze. Ambitnie, dobrze ułożony taktycznie jest to zespół. Naprawdę nie jest to łatwy rywal. Wojtkowiak.
ta rywalizacja Lecha z Interem Baku to też jest taki materiał poglądowy dla Henryka Kasperczaka, dla piłkarzy Wisły Kraków, którzy prawdopodobnie w tej trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy będą się zmagać z Karabachem, a trzeba powiedzieć, że przynajmniej w tej hierarchii finansowej to drużyna Karabachu, Hazaru Lenkoran czy też Neftchi Baku jest zdecydowanie wyżej od drużyny mistrza kraju. Teraz dobry odbiór Dziurzewicza do Krywca, Wichniarek jeszcze przełożył, Wichniarek czeka, Wichniarek i Peszko i Kandelaki, Peszko! Tylko boczną siatkę. Ale warto. To jest taka szarża w stylu Peszki. Wypracowana pozycja przez Wichniarka i później to, co lubi Peszko. Powalczyć na skrzydle. Starał się przebić. Zdecydował się na uderzenie z bardzo ostrego kąta. Już 13 meczów w reprezentacji Polski. Łomaja, Rugłowi Wojtkowiak. Dobrze, Wojtkowiak najpierw wygrał walkę o górną piłkę, ruszył we właściwym momencie, później też nieźle zachował się technicznie. Wichniarek do Sztylicia, Sztylić, Kriwec, jeszcze opanowywał, Kriwec, nie ma bramki. Nie wiem, może gdyby zaryzykował uderzenie od razu, bez przejmowania. Ale świetnie jest dysponowany Wichniarek też, widzimy jak dużo potrafi Sztylić. Się zdarza niewykorzystanie tej sytuacji, ale zgranie Wichniarka, ekstra klasa, podanie Sztylicza, znakomite. To była przepiękna akcja mistrza Polski. Tam chyba zawahał się w tym jednym kroku Siergiej Kriwec i to później już spowodowało, że trudno było wierzyć w takie uderzenie z woleja, z powietrza. Jest na rozgrzewce Kiełb, także Wilk oraz Kikut. Spogląda tam w kierunku rozgrzewających się swoich piłkarzy rezerwowych Jacek Zieliński. Być może za chwilę przywoła któregoś z nich i dokona pierwszej zmiany. Kandelaki. On zaczął z autu. Czerwenka swobodnie przełożył. Czerwenka na pole karne. Dziurzewicz. Mdżawanidze. Odrzutu wolnego mistrza Azerbejdżanu. Zdziwiony Stylicz. Zobaczmy. Mam wrażenie, że faulował. Tak jest, potwierdza to powtórka. Próbował 3-4 minuty temu Krugłow. Teraz jest trochę bliżej bramki Kotorowskiego. Ten stara się skrupulatnie teraz ustawić mur. Przy piłce Krugłow, a także Roberta Sposzkus. Czteroosobowy mur ustawił Kotorowski. No i kto spróbuje? Krugłow czy też Poszkus? Poszkus prosto w mur. Jeszcze Poszkus. Tam wygonił pod linię boczną od Ikadze. To, że Poszkus będzie oddawał strzał z 30 metrów rzutu wolnego, nigdy bym nie pomyślał, patrząc na jego próby też w trakcie tego dwumeczu już z dużo bliższej odległości. Arboleda miał jedną szansę w tym spotkaniu, popełnił kilka fauli. No też widać, że potrzebuje jeszcze trochę czasu, żeby dojść do pełnej dyspozycji, bo nie podejmuje dzisiaj takich prób włączania się w akcje ofensywne kolumbijski stoper Lecha Poznań. Jest Czertuganow, Sztylić, nie ma faulu, Sztylić, już pokazał się Wichniarek i teraz bardzo dobra interwencja Lewina. Sztylić, no to jest przewinienie na kartkę, tak jest. Czertoganowa. Bardzo brzydkie, już po oddaniu piłki. Ta piłka była z 5-6 metrów dalej. Czertoganow jakby zapolował na Sztylicza. Zobaczmy jeszcze raz. Od tyłu, Achillesy, atak tutaj Ukraińca z azerskim paszportem. Mieliśmy dwa rzuty wolne dla Interu Baku w ostatnich minutach. Teraz będzie szansa dla drużyny Lecha po tym stałym fragmencie. Osadzki, Wichniarek, Arboleda, Peszko i Dziurzewicz. Oni tam będą szukać swojego miejsca między zawodnikami mistrza Azerbejdżanu w polu karnym oglądanego przez nas Gruzina Łomaj. Poza linią boczną boiska jeszcze opatrywany Sztylić, a przy piłce Kriwec. Podcięta piłka na drugi słupek, na zamknięcie, do Wojtkowiaka. Gancarczyk. Wracał ze spalonego Wichniarek. Też nie poszedł za akcją Kriwec.
ale już się trzeba organizować tam wysoko, na połówce rywala, postarać się założyć pressing, bo nie ma absolutnej tutaj potrzeby, żeby wracać na własną połowę boiska. Rodikadze, Czertoganow, Poszkuz i Gancarczyk, Arboleda, Kotorowski, nie rezygnuje Poszkuz, ruszył tam sprintem do bramkarza Lecha Poznań, ten dokładnie do Iniacza. Dżurdziewicz, Iniacz, Gancarczyk, Gancarczyk do Wichniarka, ten na spalony. Szuka swojego gola po 13 latach na stadionie Lecha Poznań. Po blisko 13 latach Artur Wichniarek, on po raz ostatni tutaj na Bułgarskiej. Grał 13 września 1997 roku, kiedy to Widzew grał z Rakowem Częstochowa. Kiedy to Lech grał z Rakowem Częstochowa, wygrywając wysoko. Wtedy Wichniarek wszedł na boisko w roli zmiennika, a grał na bocznej pomocy, bo tak tutaj najczęściej był wystawiany, zanim przeszedł do Widzewa Łódź. Tak, dopiero w Widzewie ta pozycja środkowego napastnika to było coś, co jakby zaczęło charakteryzować tego piłkarza. Król strzelców polskiej ligi, później dwa razy król strzelców drugiej Bundesligi. Po raz kolejny bardzo ostro potraktowany Białorusin Siergiej Kriwec. No, bez pardonu atakuje go Gruzin Mdżawanidze. Proszę mi uwierzyć, że pod tym na pozór spokojnym obliczem, no jednak jest wulkan nerwów, emocji, w dalszym ciągu jednak niepewność, co nie znaczy braku wiary w swoich piłkarzy. Wojtkowiak. Wojtkowiak i obok niego Krugłow. Wojtkowiak wypychany tam przez graczy Interu. Bosacki. Dżurdziewicz. Kriwec. Gancarczyk. Podoba mi się, że Lech przejął inicjatywę. Bosacki, teraz on na pozycji lewoskrzydłowego. Dobra interwencja Lewina. Więcej podań, gra na połowie rywala, nawet można powiedzieć pod polem karnym rywala. Na razie brakuje sytuacji, ale za chwilę pewnie będziemy świadkami kilku okazji. Teraz bardzo głęboko cofnęli się mistrzowie Azerbejdżanu, ale to dogranie piłki przez Dżurdziewicza było bardzo złe. Za głębokie. Bez najmniejszych problemów radził sobie Łomaja. Odbijał piłkę Arboleda. Jeszcze nie koniec akcji Interu. Czertoganow. Bosacki w piłkę. Krugłow. Kandelaki. Kandelaki. Złatinow. Czertoganow. Dzisiaj miałem wszystko z Łatinow. Nie tak aktywny, nie tak efektywny jak w tym pierwszym spotkaniu w Azerbejdżanie, kiedy to naprawdę zaliczył mnóstwo udanych akcji. Kolejny kick z Dżurdziewicza. Desperacko wybijana piłka przez Arboledę. Proste błędy techniczne mnożące się teraz w szeregach Lecha. Krugłow. Kandelaki. Kandelaki. Wciąż Kandelaki, nie ma spalonego. Złatinow. No i co teraz Gancarczyk? Przysnęli skryciem. I gdyby nie taki brak koncentracji z Łatinowa, no tutaj moglibyśmy być w sporych opałach. Peszko ruszył na przebój, zatrzymany przez Asiolego. Odrzutu rożnego Lech. Ogromne szczęście teraz Lecha Poznań. My już oglądamy tą szarżę Sohomira Peszki, ale przed chwilą naprawdę było bardzo, bardzo groźnie pod bramką Poznaniaków. Wszystko zaczęło się od błędu Dżurdziewicza. Jestem troszeczkę zszokowany liczbą tych błędów Dżurdziewicza. I zobaczmy, nie było spalonego. Interwencja Arboledy, no tyle szczęśliwa, co niebezpieczna. No, mieliśmy taki mały bilard, ping-pong w polu karnym i tym razem się udało. Sztywicz. Walka o pozycję, chyba teraz przywoła do siebie dwóch zawodników arbiter. Pokazuje, panowie, gramy twardo, ale no nie trzymamy się za koszulki. Tutaj obok Wojtkowiaka jest Robertas Poszkus. Jeszcze kilka minut i ten mecz wejdzie w decydującą fazę. Kto wytrzyma lepiej końcówkę? Kto zachowa więcej koncentracji? Sztylić.
No i 13,5 tysiąca widzów teraz domaga się gola. Semir Sztylić, Łomaja z kłopotami, Złatinow, Gancarczyk trafił w piłkę, to była bardzo ważna interwencja lewego obrońcy Lecha. Bosacki, on w roli rozgrywającego, rozprowadzającego tę akcję, nie dał rady Mdżabanidze, Wichniarek do Kriwca, Kriwec i on zgubił piłkę w decydującym momencie. Naprawdę bardzo dobrze dysponowany jest Wichniarek, dobrze prezentuje się fizycznie, z wyczuciem, niezły technik. To procentuje w bardzo wielu sytuacjach. No tylko w jednej, w tej pierwszej połowie, w 35 minucie zabrakło mu spokoju, zimnej krwi, tak, opanowania, takiej podcinki ala Tomasz Frankowski. Decydował się uderzyć bardzo mocno Artur Wichniarek i wtedy piłka trafiła w poprzeczkę. Kriwec. Dwie piłki teraz na boisku. Bosacki. No już w trakcie pierwszego meczu mówiliśmy o Arturze Wichniarku, że on ma taką manierę czasami uderzania na siłę, troszeczkę niepotrzebnego. On się chyba z tego nie wyleczy, ma 33 lata. To też taka jest prawda, że wiele bramek spośród tych, które zdobywał na boiskach pierwszej, drugiej Bundesligi, wcześniej także w barwach Widzewa, czy w lidze, czy w europejskich pucharach, no to jednak to były gole oparte na tym ryzyku i uderzeniu na siłę bez przejmowania piłki. Także no zawsze ten kij ma dwa końce. Coś za coś, tak jest. Mdżabanidze. Do Poszkusa. Wojtkowiak. Kotorowski. Siedemdziesiąta minuta spotkania, to może w tej chwili nie jest widowisko na najwyższym poziomie piłkarskim, natomiast no, na pewno jest to mecz mający w sobie bardzo duży ładunek emocji, bo tutaj no, cały czas coś dzieje się na styku w tej drugiej połowie. Jedna bramka dla Lecha praktycznie rozstrzygnie sprawę, bo wtedy będą potrzebować dwóch goli mistrzowie Azerbejdżanu. Natomiast no, nie daj Boże, gol dla podopiecznych trenera Chadadze spowoduje jeszcze większą tutaj amplitudę nastrojów. I Arif Dajdamirov, to jest 23-letni Azer, też przymierzany przez Berti Foxa do reprezentacji, teraz w roli zmiennika. Opuścił boisko prawy obrońca z Gruzji, Mdżabanidze, i w jego miejsce to, o czym mówisz, Dajdamirov. Dobrze pokazał się w pierwszym meczu, wchodząc z ławki rezerwowych. Też zawodnik zaawansowany technicznie, potrafiący grać kombinacyjnie. Uwaga, Peszko! Zbyt niskie było to dośrodkowanie. Dobrze zastawiał Krugłowa Sztylić. Odikadze. Sztylić. Peszko. Taka przypadkowa, ale jednak zmiana prowadzona. Dwóch zawodników Lecha Poznań. Gancarczyk. Kriwec. Ucieka do boku, do linii Artur Wichniarek. Kriwec. Wichniarek. Przerzut na prawą stronę, ale za plecy Wojtkowiaka. On musiał się cofnąć. Straciła troszeczkę tempo ta akcja. Wojtkowiak. Łomaja. Ta murawa też przy ulicy Bułgarskiej pozostawia wiele do życzenia. Tutaj bodaj 20 września odbędzie się wielki koncert Stinga. No później ta murawa zostanie wymieniona. Bo też dzisiaj mieliśmy okazję stąpać po tej murawie. Także dziur jest trochę też twardo. No ale warunki takie same dla obu drużyn. Kandelaki. Dajdamirov. On wszedł na prawą obronę, a więc chyba ma za zadanie jeszcze tutaj zdynamizować grę ofensywną na tej stronie boiska. To podanie od Czerwenki dokładne nie było, rozpocznie Gancarczyk. To jest gra o Ligę Mistrzów. Swoje ambicje ma też mistrz Azerbejdżanu. Poszkus, znów taka łatwa, niewymuszona tutaj strata Miniacza, który niedokładnie zagrywał do Dżurdżewicza. Peszko,
Wichniarek, odegranie znakomite do Wojtkowiaka. Wichniarek, pole karne, Wichniarek jeszcze tam szuka partnerów. Dobrze zbiegł do stoperów Dażdemirow. Był Śliwicz, był Wojtkowiak, był Kriwiec. Trochę zabrakło precyzji, ale też świetnie wypracowana ta akcja. Teraz Peszko. Peszko, już jednak piłka poza linią końcową boiska. Ma w sobie dzisiaj decyzję, ma odwagę, ale też brakuje dokładności jednak finalizacji tych akcji. Tak, ale ma coś też takiego, że lubi dociągnąć aż do końcowej linii Peszko. To już znają obrońcy w Polsce, ale też sobie nie radzą z tym piłkarzem. Nie wiem, czy tak do końca znają te sztuczki Peszki rywale z Azerbejdżanu. Łomaja, Arboleda, Bosacki walczył z Krugłowem, Wojtkowiak, Kandelaki, Czertoganow. Teraz bardzo spokojnie opanowali piłkę Azerowie, Asioli, Łomaja. No i taka znów piłka na walkę do Krugłowa, po raz kolejny górą jednak Wojtkowiak. Wsparł się zdecydowanie tutaj na Iniaczu Czerwenka, ale nie przerywał gry arbiter, widząc, że Lech jest przy piłce. Wichniarek, Dżurdżewicz, Iniacz, Wojtkowiak, Sztylić. No krąży teraz ta piłka po obwodzie, od nogi do nogi. Iniacz, Dżurdżewicz. Pokazał się z lewej strony Gancarczyk. Dobre teraz podanie Dżurdżewicza. Gancarczyk bez przyjęcia. No to była dobra akcja i widzieliśmy podręcznikowo. Zbiegał w kierunku bliższego słupka Artur Wichniarek. Świetnie, świetnie wstrzelił piłkę w pole bramkowe Gancarczyk. Iniacz, Dżurdżewicz. Iniacz, Peszko, Wojtkowiak. Była akcja lewą stroną, teraz pozazdrościł Gancarczykowi Wojtkowiak. Obok niego wracający Krugłow, jeszcze Peszko, Wichniarek przepuszcza Dażdemirow. Wojtkowiak Poszkus aktywniejszy w ofensywie. Złatinow musi przerwać tę akcję. Dżurdżewicz, Krugłow do Złatinowa. Wracają Lechici, czwórką atakuje mistrz Azerbejdżanu. Złatinow jest rzut rożny dla podopiecznych trenera Skhadadze. Pełna koncentracja. Tego musi wymagać od swoich piłkarzy Jacek Zieliński. 75 minut spotkania za nami. No teraz będą szukać swojej szansy po tym stałym fragmencie gry Azerowie. W narożniku boiska Gruzin, Odikadze, Lewin, Poszkus, Asioli, Złatinow, Czertoganow w polu karnym. Wzorowa interwencja Bosackiego. Czertoganow. W zasadzie jedyny pozytyw dla Azerów z tej akcji jest taki, że nie ma szybkiej kontry Lecha, bo strzał był bardzo nieudany. Za Pachwiny, no przynajmniej przez chwilę trzymał się za Pachwinę. Litwin urodzony w Kłajpedzie, Roberto Poszkus. Gancarczyk. Czertoganow. Czertoganow. Kandelaki. Tutaj będą musieli jednak ryzykować w ostatnich minutach, narażając się na kontrę zawodnicy mistrza Azerbejdżanu, bo ten wynik daje awans Lechowi. Pogubił się Złatinow, ale zgubił się też Dżurdżewicz. Poszkus, no... Brawo, tam... Arboleda, brawo. Protestowali Azerowie, twierdząc, że było zagranie ręką w polu karnym. Bardzo spokojnie podszedł do całej sytuacji serbski arbiter Milorad Mažić. My być może za chwilę to ujrzymy w powtórce, ale to kolejne ostrzeżenie po... No, następnym błędzie, zupełnie niepotrzebnym. Popatrzmy, Poszkus. Popatrzmy, potrafi zaryzykować. No. A najpierw ta piłka przyjęta na ciało, później tak dosyć jest. Przypadkowo wydaje mi się, że dotykana przez Arboledę. Nie ma rzutu karnego, natomiast to co mówiłeś, zaczęło się od błędu. No już tutaj nie chcę się znęcać, ale był to kolejny błąd Dżurdżewicza. Kriwiec. Wichniarek. Źle wyrzucony aut przez Białorusina.
To jest taki kwadrans, ja bym powiedział, nerwów, nerwowości. Widzimy pierwsza zmiana, Jacek Kiełb, dobra zmiana w baku. Pokazał się w kilku akcjach za Artura Wichniarka. Późno dołączył w trakcie przygotowań Artur Wichniarek tak naprawdę, stąd nie ma jeszcze sił na 90 minut. Ale doceniają jego grę i starania w tym spotkaniu kibice Kolejorza. Strzał w poprzeczkę, ale też mnóstwo tytanicznej pracy wykonanej przez doświadczonego 33-letniego napastnika. W jego miejsce Jacek Kiełb, to jest oczywiście nominalny, skrajny pomocnik, natomiast też w kilku spotkaniach, nawet jeszcze w barwach Korony Kielce, wystawiony, z tego co pamiętam, przez Marcina Sasala na szpicy. Jest szybki, dobry technicznie. Jak rozumiem, trener Jacek Zieliński wie, że mistrz Azerbejdżanu przyjdzie, będzie atakował. To jest szansa na wyprowadzenie kontrataków. Oby któryś z tych kontrataków był skuteczny. Łomaja, Asioli. Teraz podchodzą zawodnicy Lecha. No tutaj jednak brakuje organizacji tego pressingu, bo zupełnie niepilnowany był Kandelaki. Kandelaki czekał na podanie w środku Czertoganow. Tymczasem Czerwenka. Krugłow, obok niego Bosacki, ten na spalony. Zgubił chorągiewkę asystent arbitra, później ją podniósł. Zobaczmy, no. Wydaje mi się, że jednak na minimalnym, no, ale jednak metrowy może bliżej bramkarza od Manuela Arboledy był w momencie podania. To jest oczywiście taki skrót kamery, natomiast zdecydowanie lepiej ustawiony jest asystent Milorada Mažića. Za 11 minut będą w trzeciej rundzie kwalifikacji, jeśli tutaj nic im się nie stanie. Mówię o drużynie mistrza Polski. Poszkus. Kolejne starcie z Bosackim. Arboleda. Kiełb i Czerwenka. Iniacz pod nogi Czertoganowa. Krugłow. Czerwenka i Kandelaki. Kandelaki wypychany przez Kiełba. Asioli, Czertoganow, Lewin, Lewin, Sztylić, Peszko, Wojtkowiak, Kiełb, niedokładne jednak odegranie Jacka Kiełba, Złatinow, holuje teraz piłkę Bułgar, Złatinow do Poszkusa Arboleda. Ma duże problemy jednak techniczne z opanowaniem tych piłek posyłanych przez Złatinowa, Krugłowa, tudzież Czertoganowa, Robertas Poszkus. Manuel Arboleda Wout rozłożył ręce, że no tutaj brakowało jednak wsparcia kolegów, że nikt się nie pokazał, że praktycznie nie miał żadnego wyboru. Kandelaki, Czerwenka, Arboleda, Czertoganow, Czerwenka. Kandelaki, musi wracać Wojtkowiak. Jeszcze Kandelaki, nie przygotował tego dośrodkowania, ale Bartosz Bosacki, nasz udrożny. No będzie nerwowo, w Pradze jest 83 minuta. Sparta prowadzi 2-0 po bramkach Matejowskiego i Zemana, czyli różnica 5 bramek. Sparta już czeka na swojego rywala w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. No, a tutaj na razie po 170 minutach rywalizacji, tego dwumeczu, jeden jedyny gol w meczu wyjazdowym Artura Wichniarka, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze próbują Azerowie, niedokładnie z dystansu Czertoganów. Czy lato polskich drużyn w europejskich pucharach zamieni się w polską jesień, czy w Champions League, czy w Lidze Europy? No, zdajemy sobie sprawę. Jutro Wisła Kraków Szable, Ruch Chorzów Valletta. Później czekają już Karabach, a także Austria Wiedeń albo Szeroki Brieg na piłkarzy Waldemara Fornalika. No a Sparta czeka na zwycięzcę tego dwumeczu. Peszko. Na spalon. Kiełb teraz zajął miejsce Peszki. Na prawym skrzydle Peszko najbardziej wysuniętym piłkarzem Lecha w tej fazie spotkania.
powtórka tylko potwierdziła właściwy osąd tej sytuacji w wykonaniu sędziego asystenta. Czertoganow, Daszdemirow, wracający Krivec, Daszdemirow, Złatinow, źle przyjął, Arboleda i Peszko, Sztylić, Krivec. Trzymać teraz piłkę jak najdalej od własnego pola karnego przez jak najdłuższy czas. Starać się znaleźć faulę, może jakąś sytuację. To zagranie bardzo mocne, no i nie dojdzie do niego Grzegorz Wojtkowiak. Jeszcze jedna zmiana, jeszcze próbuje coś znaleźć trener Tschadadze. Opuszcza boisko Robertas Poszkus, a zastępuje go Girt Karsons. To jest drugi snajper ostatniego sezonu Ligi Azerbejdżanu, jeśli chodzi o drużynę Interu Baku. Poszkus strzelił 12 goli, natomiast Łotysz Karsons tych bramek strzelił w ostatnich rozgrywkach dokładnie 8. W pierwszym meczu wszedł w roli zmiennika, także dzisiaj dostaje szansę w ostatnich fragmentach spotkania. Karsons dobrze przyjął, rozprowadził tę akcję z prawej strony. Daszdemirow, Daszdemirow i Złatinow, gol! Tracimy bramkę po golu Karsonsa. To jest wejście smoka Łotysza występującego w barwach Interu Baku. Kilka bardzo niebezpiecznych akcji drużyny mistrza Azerbejdżanu, kilka bardzo prostych błędów. Ale zobaczmy, absolutny błąd, gdzie był Krivec, nie doszedł do rywala Gancarczyk, dośrodkowanie tutaj do środka w pola karnego i tutaj też widzimy spóźniony Bartosz Bosacki, interweniujący na refleks Kotorowski. No ale ja chciałbym jeszcze zobaczyć tę sytuację z takiego ogólnego oglądu kamery, bo tam sugerowali zawodnicy Lecha Poznań, że była to bramka zdobyta ze spalonego. No nie ma wielu kibiców tutaj mistrz Azerbejdżanu, ale... Ale zbyt dużo błędów. To jest zła informacja dla Lecha i dla polskiej piłki, zbyt dużo błędów. Przegrywamy. Jeszcze to nie oznacza eliminacji. Nie ma już na boisku Artura Wichniarka. Zobaczymy, jak ten mecz się ułoży, czy on zostanie rozstrzygnięty w ostatnich 5 minutach, czy też doczekamy się dodatkowego czasu gry. Kandelaki. Iniacz. Kandelaki. Tak myślę, że 4, jakie 5 błędów Lechitów przy tej akcji, która przyniosła bramkę. Arboleda, Dżurdżewicz. No teraz trzeba już zapomnieć o tym straconym golu. Trzeba tutaj zagrać z jeszcze większą koncentracją w tych ostatnich 5 minutach, żeby nie stało się coś jeszcze gorszego. Daszdemirow, jakby złapali wiatr w żagle, jakby poczuli swoją szansę mistrzowie Azerbejdżanu. Z tym, że Lech rzeczywiście to doświadczenie z Pucharu UEFA z sezonu 2008-2009, to doświadczenie z Pucharu UEFA może zaprocentować, kiedy to Lech potrafił w końcówkach meczów doprowadzać do wyrównania, strzelać zwycięskie bramki. Też potrafił awansować po dogrywce, tak było w 2 meczu z Austrią Wiedeń. Miejmy nadzieję, że Lech teraz zagra to, co potrafi. Jak też będą wyglądały organizmy Lechitów? Przecież jeszcze się nie zaczął sezon. W zasadzie są po okresie przygotowawczym, a wszystko wskazuje na to, że trzeba będzie grać tutaj dodatkowy czas. Chyba że teraz Peszko jeszcze! Kiełb! Po co tak mocno? Dlaczego tutaj spokojnie nie poszukał wolnego miejsca w bramce Jacek Kiełb? Gdzieś tam tutaj rozerwała go ta młodzieńcza fantazja. Huknął z całej siły, ale zrobił to szalenie niedokładnie. Zobaczmy, Sztylicz spojrzał, wycofał piłkę. No i Kiełb po tym, jak powalczył o nią Peszko, po prostu uderzył od razu. Trochę spokoju, trochę zimnej krwi, ale to jest jego pierwszy mecz przed poznańską publicznością. Pierwszy oficjalny mecz w barwach Lecha. Pierwszy mecz o stawkę po transferze z Korony Kielce. Bosacki. Bosacki. No już się muszą pokazywać boczni obrońcy, bo nie miał do kogo grać Kotorowski, zmuszony do kopnięcia piłki przed siebie. Tak jak zapowiadał trener Tschadadze, tak też jego drużyna uczyniła. Walczą z zaangażowaniem. Stłamszeni w pierwszych 10 minutach, później jednak weszli w ten mecz.
i cały czas mam wątpliwości, czy nie był na spalonym Carlson, czy w momencie oddawania strzału przez Złatinowa, no nie stał tutaj najbliżej Kotorowskiego. Krivec, Dżurdziewicz, Krivec, Asioli Wout. No teraz już, ja nie chcę powiedzieć, że zszokowany Jacek Zieliński, na pewno zatroskana twarz. No trzeba szybko reagować, trzeba bardzo szybko w głowie ułożyć plan taktyczny, też realnie oceniając swoje możliwości fizyczne na ten doliczony czas gry. Będą szukać swojej szansy Lechici do końca na zdobycie bramki wyrównującej, która no, dałaby im oczywiście grę w trzeciej rundzie kwalifikacji. Krivec. Piąskuje Łomaja. Czekamy 14 lat na Champions League. Przed rokiem odpadło nieoczekiwanie w drugiej rundzie Wisła Kraków po dwumeczu z estońską Lewadią, no ale tutaj nikt w Poznaniu nie zakładał takiego scenariusza. W tej chwili praktycznie trzeba wszystko zaczynać od nowa. Jeszcze Bosacki, gdyby dograł dokładniej. Gubią się tam Azerowie. No oni też zdają sobie sprawę, że jeden błąd może tutaj zakończyć sprawę. Czy ktoś będzie ryzykował w samej końcówce? Wojtkowiak i Kandelaki. Wojtkowiak ładnie się przedarł. Peszko, Peszko, Łomaja. Zabrakło siły w tym dośrodkowaniu. Sprytnie, z determinacją Wojtkowiak. Dobrze Peszko, jeśli chodzi o zwód, ale nie dośrodkowanie. To, co mówisz, to jest najgorsze, co może się przytrafić, odpaść w drugiej rundzie. Bosacki nie ryzykował. Zagranie Wout. Wrócić, ustawić, doczekać do końcowego gwizdka i no, spokojnie porozmawiać we własnym gronie. Jak zagrać tę dogrywkę? W piekielnie trudnej sytuacji są mistrzowie Polski. Kandelaki. Czerwenka. Kotorowski. Powiedzmy sobie szczerze, to był wyrównany mecz. Lech oczywiście miał okazję, ale też w każdym momencie można było wyczuwać zagrożenie ze strony Interu Baku. I w końcu padł gol. Dżurdziewicz. Cztery klarowne sytuacje w pierwszych 10 minutach. Poprzeczka Artura Wichniarka, to były te najlepsze okazje Lecha. Wszystkie one działy się w pierwszej części spotkania. Ta druga połowa raczej gra w środkowej strefie boiska. Nawet lepsze sytuacje bramkowe dla drużyny Interu Baku. Trzy minuty. Tyle dolicza do regulaminowych 45. Drugiej odsłony Milorad Mažić, arbiter Serbii. Kandelaki. Wojtkowiak. Sztirić, Kiełpi, Peszko. No teraz tacy piłkarze jak Sztirić, Krivec, Peszko w tej dogrywce, oni muszą wziąć odpowiedzialność za wynik na swoje barki. Iniacz, Wojtkowiak, Dżurdziewicz. Kolejny błąd. Jest do zmiany Dżurdziewicz, Carsons, Złatinow. Złatinow zdąży Arboleda. Bosacki. Sztirić i Lewin. Gancarczyk. Błąd Gancarczyka. Na jego szczęście miał za plecami Arboledę. Jak najmniej ryzyka, jak najmniej zabawy. Teraz zobaczmy, wysoki pressing piłkarzy Interu Baku. Od własnej bramki Kotorowski. Grają ambitnie, naprawdę to jest prawdziwy bój na bułgarskiej. Jeszcze półtorej minuty. Ja nie spodziewałem się spaceru, ale też nie spodziewałem się horroru na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, a w tej chwili no ten... To jest horror. Ładunek emocjonalny jest niesamowity tutaj. Mistrzowie Polski jeszcze próbują. Iniacz. Nie oddać piłki, nie pozwolić już na konstruowanie kolejnego ataku gościom. Sztilić, Kiełp. Czy to jest ta akcja? Nie. Od bramki Łomaja.
Rozpoczęła się 93. minuta. Cały czas rozgrzewa się Kikut, a także młodziutki defensywny pomocnik Kamil Drygas, spróbowany w meczach sparingowych przez Jacka Zielińskiego. No i czy ten 18-letni piłkarz będzie zmuszony tutaj zagrać, wziąć odpowiedzialność za wynik w tak ważnym meczu? Bosacki, Arboleda, Krivec. Nie stracić piłki w tym sektorze boiska. Bosacki. Niedokładnie do Kiełba. Powiem szczerze, Lech teraz w tej końcówce po zejściu Wichniarka gra bez napastnika. To też nie jest metoda. Na ławce Mikołajczyk. Być może on dostanie tutaj od trenera Zielińskiego szansę gry w doliczonym czasie. Spojrzał na zegarek arbiter. Po 93 minutach 0-1. Po 180 1-1. Czeka nas dogrywka. Chwila przerwy. Wracamy do Poznania.